Wejście, bo zobaczcie, tam jest taka baza, bo na pewno się przechodzi pod spodem od razu na środek. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj na welodromie dla ubogich. Niestety nie stać nas na wejście do środka, ale... Ale stać nas na optymizm. No właśnie, dlatego jeździmy sobie obok i właśnie wy razem z nami zobaczycie w 360 stopniach, jak to jest kręcić się dookoła... Hello? Dromu! Oh yeah! I to za darmo, nie musimy płacić jakieś tam euro albo dewiz. Tędy się zjeżdża, po lewej stronie widzi się właśnie gwiazda na Nodrom. A my jedziemy teraz sobie w kółko. I nie musimy za to płacić. Natomiast gdybyśmy byli w środku, wyjechalibyśmy po drewnianym torze, który jest tak wyprofilowany, że mózg staje i jaja marszną. A rower grzeje. A rower się grzeje. Ojejejejej. Tak więc my teraz jedziemy. Tutaj gramy piłeczkę orzechem. O, teraz jabłkiem piłeczka. Nie wiem, czy to widać. To jest Apple Polo. Biorę go! O, nie udało się. Przemieść tapetę? Dobra. Tusia, chcesz przejąć tapetę? Ja? Czy nie dasz rady? Ja nie. A, kwiatek. Tylko nie stawaj na łebek, bo wtedy trzęsie. Teraz kwiatek pokaże wam, w jaki sposób... Trzyma się kam. Wjeżdża się na velodrom. Cóż, czuję się w Berlinie, jakbym był na olimpiadzie w 36 roku i dzierżył oto znicz olimpijski. No jednak w imię Antifa dzierżymy ten... Jakże... Antifa! Antifa! Nord! Tak właśnie. Znicz. I ciśniemy teraz pod górę. Tam jest taki wielki napis, velodrom, widzicie, w górze. Tak właśnie. A tutaj za chwilę zobaczycie... powierzchnię... tego... wyżej kwiatek, bo zasłaniasz głową, o! No ona jest bardzo ważna. Zobaczycie tam, velodrom. Tam. My chcielibyśmy tam jechać, ale nas nie stać. Ale się nie wstydzimy. To było ciężkie. No tam myślę, wydaje, że jak sobie podejdziemy, tam będą kasy. I tam można zobaczyć cokolwiek, może więcej. Ale super. Zdjęcie, ale już bardzo piszę. Dobra. To był berliński velodrom. Dziękujemy serdecznie za uwagę.